Dzień dobry, witam wszystkie znaki trygonu powietrza, bliźnięta, wagi i wodniki i zapraszam do czytania na kolejne 48 godzin. Serdecznie Was zapraszam również do zakładki Społeczność i do zapoznania się z ostatnim moim postem. Będzie mi miło, jeśli to uczynicie, także zapraszam, a teraz już przechodzę do czytania. Zaczynamy oczywiście od bliźniąt. Zwycięstwo. Wow, i as buław później. No słuchajcie, dla części z Was wielka duma z siebie i pewność siebie prowadzi do tego, że macie szansę rozpocząć jakieś nowe przedsięwzięcie, które jest wynikiem energii, zaangażowania, pasji, woli do czegoś, co jest Wam bardzo bliskie. Do jakiejś inicjatywy, jakiegoś działania, tak? Część z Was odnosi jakiś sukces, jakieś zwycięstwo i to otwiera przed Wami nowe możliwości, po prostu. Bardzo ładna energia. Ale są też zazdrośnicy. Lub też, powiedziałabym, trzeba się czemuś przyjrzeć, trzeba poszukać prawdy, zdobyć więcej informacji odnośnie tej nowej możliwości tutaj. Może być chaos z tym związany, mogą być zazdrośnicy, może być konkurencja. Może trzeba pogodzić zdanie lub też jakby pogląd, postrzeganie tej sytuacji wielu osób, które mogą być Wam w jakimś znaczeniu potrzebne, tak to nazwę, żeby zrealizować ten cel. No i na końcu mamy tutaj pazia mieczy, który szuka nowych możliwości, szuka prawdy, szuka rozwiązań, stara się zgrać wszystko. Jeśli jest to nowy pomysł, nowa faza, to jest energia, w której my poszukujemy aktywnie ludzi, okoliczności, narzędzi, sytuacji różnych, tak to nazwę, które pomogą nam ten pomysł, tę inicjatywę zrealizować. Sprawiedliwość. Zewnątrz. Papież. No kochani, jakieś sprawy małżeńskie, jakieś sprawy stałych związków. Jakaś sprawiedliwość do Was wraca. Tak to czuć. Ja i tak to czytam ja. Dlaczego? Dlatego, że jeśli byliście w porządku, wszystko będzie w porządku. Jeśli kierowaliście się w życiu konkretnymi wartościami, jakieś konkretne, czy tak, jeśli może inaczej, a działaliście w zgodzie ze sobą, w to, co wierzycie, rozwijaliście się, to jest ta dobra karma, która wraca. Natomiast jeśli chodzi o stałe związki, stałe relacje, to jest tutaj takie nawoływanie do tego, żeby brać za to odpowiedzialność, czyli jakby podejmować takie odpowiedzialne, obiektywne, dojrzałe decyzje. No i faktycznie, tutaj ktoś Wam może złożyć jakąś propozycję, możecie otrzymać jakąś ofertę i w realizację tego przedsięwzięcia faktycznie może być zaangażowanych kilka osób. I stąd ten konflikt, więc słuchajcie, szukajcie nowych możliwości, szukajcie możliwości rozwiązania tego chaosu i jeszcze dodatkowo powiem, że życzliwość w tej sytuacji nowej, w której się znajdujecie, będzie najlepszą odpowiedzią. Uśmiech i okazanie dobrych manier to jest karta rada dla Was, to jest wyjście, także nie ma się czym martwić. Wydaje mi się, że będziecie zadowoleni. Bardzo Wam dziękuję i teraz zapraszam. Wagi. Moje drogie wagi. As kielichów. Zmartwychwstanie. Super. Chce mi się żyć. Uzdrowienie jakiejś sytuacji, usunięcie blokad w sobie, w jakiejś sytuacji, w stosunku do osoby, w stosunku do siebie samego też. Chce mi się żyć, życie pełnym sercem. To jest też, powiedzmy sobie, jakiś nowy emocjonalny początek, trzeba się tym opiekować. To jest też w ogóle takie przeświadczenie w nas samych, że bardzo pragniemy pozwolić sobie czuć miłość, szczęście, radość w życiu. Okej, okay, super. No, zrzucamy z siebie to, co ciężkie, to, co ciemne, to, co szare, bure i niepotrzebne. Idziemy do tych kolorów tu pięknych.
Okej, okay. I możecie być zmęczeni w drugiej części tego okresu, na który robimy tutaj rozkład. Dlaczego? Dlatego, że dużo będzie się działo i będą jakieś dodatkowe zadania, które przyniesie życie. To nie muszą być zawodowe. To może być jakieś konkretne dodatkowe zadanie, którym trzeba się po prostu zaopiekować. A to doprowadza do sytuacji, w której po prostu czujemy się zmęczeni. Tak tutaj odczytam tą piątkę monet, jako zmęczenie wynikające z przepracowania lub też z natłoku zdarzeń. A zobaczymy, co z zewnątrz. Okej. Widzicie, jest szansa na dodatkowe pieniądze, jest szansa na dodatkowe uzyskanie jakichś środków, na zwrot jakiejś inwestycji, natomiast trzeba w to włożyć trochę własnej energii i to może Was wyczerpać w jakimś znaczeniu. Z zewnątrz też, jeśli mieliście do czynienia z osobą, która sama nie wiedziała, czego chce, była trochę taka znużona, zblazowana, no to coś tutaj się ruszy. Musiała może coś przemyśleć sobie, może nie była gotowa na relację z Wami. Nie chcę tu za dużo też powiedzieć, bo to wiecie, jest czytanie na 48 godzin, mam tutaj cztery karty z zewnątrz, natomiast ewidentnie jest progres z sytuacji, w której ktoś siedział, myślał, zastanawiał się i nie wiedział, czy w lewo, czy w prawo, czy w ogóle jest zainteresowany rozwijaniem z Wami znajomości, czy nie, do kochanków, gdzie ewidentnie jakby no, mamy połączenie między dwójką osób. Może ta osoba się zastanawiała, dlatego że jest jakieś tło tej całej sytuacji i nie była pewna, czy chce brać w tym udział, a tłem może być ktoś trzeci, kto się z boku trochę przygląda albo gdzieś tam w taki czy w inny sposób jest zaangażowany w tą całą sytuację. Natomiast rycerz mieczy, as mieczy to jest dla mnie taka energia, w której mogłabym pokusić się o stwierdzenie, że jakby no, ta osoba, o której tutaj mówimy, ta wasza osoba, tak to nazwijmy, wyjdzie z tej energii takiego, powiedzmy sobie, nie jakiegoś niezadowolenia, takiego trochę rozmemłania, nie wiem, czy chce, nie wiem, czy nie chce, sam nie wiem, czego chce, tak? Czyli jakby będzie jakiś progres, coś zostanie Wam może zaproponowane. Powiem od razu też, słuchajcie, zupełnie szczerze, że jeśli to była osoba, która dokonywała jakiegoś wyboru pomiędzy Wami, jakimś jeszcze, to też bądźcie bardzo ostrożni, dlatego że ta trzecia, to tło, które nam się tutaj pojawia, ono cały czas jest, tak? Ono jakby nie zostało chyba jednoznacznie gdzieś tam odseparowane, więc zwróćcie na to uwagę po prostu. Zajmijcie się bardziej chyba sobą, tak mi się wydaje, i tymi nowymi możliwościami, które do Was gdzieś tam się zbliżają, zawodowo-materialnymi. O, tak bym to nazwała. Dobra, moje drogie wagi, bardzo Wam dziękuję i teraz zapraszam wodniki. Głupiec, pięknie. Kapłan, czyli papież. Kochankowie. Sześć mieczy. Super, moje drogie wodniki. Nowa wiara w jakąś sytuację. Spotkanie osoby, która ma te same wartości co wy. Która ma szansę Was do czegoś zainspirować, przy której macie szansę się rozwijać i z wzajemnością. Wybór pomiędzy dwójką ludzi, którego dokonujecie, albo wybór pomiędzy miłością do siebie a miłością do drugiego człowieka. Coś, co niewątpliwie sprawia, że czujecie, że idziecie w dobrym kierunku. Że jesteście w drodze do lepszej pozycji w waszym życiu. Więc to może być ogromny rozwój duchowy, może to być w ogóle rozwój zawodowy też, absolutnie, czemu nie? Lub też poznanie osoby, która powoduje, że no, jakby skrzydła rosną, tak? Super. A z zewnątrz 9 kielichów. Niespodzianki. Ktoś niespodziewanie może podjąć jakiś. Ktoś niespodziewanie może podjąć jakąś decyzję. Czwórka mieczy. Okej. Ktoś niespodziewanie może podjąć jakąś decyzję. Ktoś niespodziewanie może Was czymś zaskoczyć. I to przyniesie
dużo z takiej spontaniczności i takiej, powiedzmy sobie, niewinności i optymizmu, absolutnie. Natomiast ktoś też jakby jest, no widzicie, jeśli to wy dokonujecie wyboru i zostawiacie za sobą jakąś jedną relację, żeby budować z kimś coś trwałego, przy karcie kapłan, tutaj papież, no to tutaj pojawia się takie uczucie rozczarowania po stronie być może tej osoby, którą gdzieś tam zdecydujecie się, z którą gdzieś tam zdecydujecie się oziębić stosunki, tak to nazwę. Jest też nowa możliwość tutaj, szansa na zrobienie czegoś, co spowoduje, że absolutnie poczujecie się bardziej pewnie w tym, co robicie, albo szansa na coś, co spowoduje, że odsuniecie się od jakiejś takiej trudnej, niebezpiecznej sytuacji. Natomiast radą dla Was jest energia karty czwórka mieczy, czyli zastanowienie się nad wszystkim spokojnie, wycofanie się, zrelaksowanie, aby nasza dusza do nas pogadała troszeczkę, żeby mieć w ogóle przestrzeń na to, żeby usłyszeć siebie, zanim podejmiecie jakieś decyzje. Moje drogie wodniki, niemniej jednak niezależnie od okoliczności zewnętrznych, Wasza energia, karty po Waszej stronie, nawet przy tej trójce mieczy zewnętrznej, nie bardzo się tym chyba przejmiecie, wygląda bardzo dobrze. Także trzymam kciuki za Was, uważajcie na siebie, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.